Witajcie, ciekawcy. Czy ktoś wie, co dzieje się w życiu Toma Cruise'a i jego córki Suri? Niegdyś można było zobaczyć ich w prasie bardzo często i z pewnością wielu z Was pamięta ją jako małą dziewczynkę. To już jednak nastolatka, która niedawno skończyła 15 lat. W związku z tym pojawiło się wiele pytań dotyczących zarówno samej Suri, jak i jej relacji z mamą i ojcem. Czy Tom naprawdę już nigdy więcej nie zobaczy swojej córki? Dlaczego według doniesień nie chce jej widywać? Jak wiele zrobiła Katie, by Suri mogła wieść bezpieczne życie z dala od religii swojego taty? Dlaczego relacja między Tomem a córką naznaczona jest tragediami, skandalami, a nawet okultyzmem? Zostańcie z nami do końca, by dowiedzieć się tego i więcej, ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie o łapce w górę, subie naszego kanału i włączeniu powiadomień, aby nie przegapić żadnego z naszych nadchodzących odcinków. Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy z Was dobrze kojarzą, przez jaki koszmar musiała przejść Suri przy rozwodzie swoich rodziców. Ale dla przypomnienia powiemy krótko, dlaczego słynny aktor z serii filmów Mission Impossible jest w tak bolesnej sytuacji w odniesieniu do swojej córki. Nie jest tajemnicą, że odkąd Tom wszedł w świat religii scjentologicznej i stał się jej wielkim fanatykiem, jego życie drastycznie się zmieniło. Co później bezpośrednio dotyczyło także młodszej od niego żony, która była w nim zakochana od swoich nastoletnich lat. Jednak w postrzeganiu ukochanego nastąpił wielki zwrot, kiedy została matką. Gdy tylko ich córka pojawiła się na świecie, Cruise chciał wciągnąć ją głęboko w scjentologię, religię, która jak wielu twierdzi jest pełna sekretów i dzieje się w niej coś tajemniczego i niepokojącego. Nawet jej byli członkowie, którym udało się wyrwać z czegoś, co nazywają sektą, opowiadają szalone historie o mrocznych praktykach, które mogą przyprawiać o dreszcze. A jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o kulcie, który głęboko wyznaje nie tylko Tom, ale również inne gwiazdy Hollywood, takie jak Will Smith czy John Travolta, polecamy Wam nasz inny odcinek. Na razie jednak zostańcie z nami i posłuchajcie dalej. Faktem jest, że po rozstaniu Toma i Katie, ojca z córką niezwykle rzadko można było dostrzec razem. Jednak jak ujawniło Hollywood Life, Tom ponoć robił i wszystko robi, co możliwe, aby pozostać w kontakcie z Suri, którą kocha. Kilka źródeł wskazało, że kiedy zakładał rodzinę z Holmes, nigdy nie wyobrażał sobie, że coś mogło pójść nie tak, co sprawiłoby, że będzie zmuszony rozstać się z dzieckiem. Według źródeł, aktor ma nadzieję, że pewnego dnia naprawi swoje relacje z dorastającą już córką. Bowiem gdy dziewczynka przyszła na świat, Tom oszalał z radości. Przed rozwodem był w pełni zaangażowany w rolę ojca Suri i wydawało się, że była to jego ulubiona rola, z jaką przyszło mu się zmierzyć. Cała rodzina pojawiła się nawet na okładce Vanity Fair w 2006 roku i wielu ludzi na świecie z pewnością pamięta, ponieważ był to gorący temat, o którym mówiła większość mediów rozrywkowych. Suri miała tylko 6 lat, gdy jej mama złożyła pozew o rozwód. I to właśnie Katie Holmes jest osobą, która dostała prawa do opieki nad dzieckiem. Tak wiemy, prawdopodobnie duża część z Was zastanawia się, dlaczego ojciec nie mógł starać się o opiekę nad ukochaną córką, ale już mówimy, że jest to związane z scjentologią, którą Tom wybrał jako najważniejszą. Jak wspomnieliśmy na początku odcinka, Katie, wiedząc, z czym wiąże się fanatyczna religia, której jej były mąż oddał się bez reszty, bardzo walczyła o to, aby dziecko zostało z nią. Jak każdy rodzic, w tym przypadku mama, która w dodatku jest sławna i zdaje sobie sprawę, że ojciec Suri to jeden z najpopularniejszych aktorów na świecie, Katie ma sporo zmartwień. Boi się o swoją jedyną córkę, tym bardziej teraz, gdy dziewczynka weszła w etap bycia nastolatką, zmierzającą ku dorosłości. Holmes otworzyła się na swoje zmartwienia w wywiadzie dla magazynu Elle w 2019 roku, gdy m.in. powiedziała, cytujemy, oczywiście, że się martwię. Jest tak wiele złych wiadomości, ogromnej nienawiści, rzeczy, które nie mają sensu. Atmosfera na całym świecie jest przerażająca. Faktem jest, że Tom był miłością życia Katie, nie wspominając o tym, że było wiele teorii, które sugerowały, że została wybrana przez scjentologię na żonę Cruise'a. Dlaczego? Aktorka była w nim bardzo zakochana od najmłodszych lat i po prostu liczono, że będzie przy nim trwała i nie będzie zadawała zbyt wielu pytań na temat scjentologii. Jednak jeśli miałoby to być prawdą, to ten plan poszedł bardzo źle, patrząc na to, jak zakończyły się losy małżeństwa Cruise'a i Holmes. Ostatnio życie miłosne Katie znów wzbudza zainteresowanie, ponieważ nawiązała ona romantyczną relację, a jej wybrankiem jest szef kuchni Emilio Vitolo. Podobno ta dwójka zaczęła spotykać się w listopadzie 2020 roku. Dla Katie niezmiennie jednak oczkiem w głowie pozostaje Suri. W jednym z wywiadów 42-letnia aktorka opowiedziała o wychowywaniu córki. Jak wyznała, jej największym celem było pielęgnowanie w Suri jej własnej indywidualności. Jako matka pragnęła upewnić się, że jej dziecko jest w 100% sobą. Silną, pewną siebie, swoich wartości dziewczynką, która ma wiele zdolności i możliwości. I aby zawsze, wchodząc w dorosłość, o tym wiedziała. Katie dodała również, że Suri ma silną osobowość, gdy już zdecyduje się na jakąś czynność, będzie ćwiczyć tak długo, aż stanie się w tym dobra. Kilka dni temu nastolatka obchodziła 15 urodziny, na których zabrakło jej taty. Nieobecność Toma była bardzo wyraźna, ale ma też sens, o czym za moment powiemy. Podczas gdy Suri obchodziła swój wyjątkowy dzień w niedzielę, 18 kwietnia i bawiła się z przyjaciółmi na Manhattanie, aktora nie było w Nowym Jorku i nie było go nawet w kraju. Nie wiadomo, czy skontaktował się z solenizantką, aby życzyć jej wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, czy nie. W rzeczywistości według anonimowego źródła, które rozmawiało z US Weekly, Tom nie ma kontaktu ze swoją córką, ponieważ sam tak zdecydował.
chociaż zakłada się, że w ramach swoich praw jako ojciec ma spędzać z Suri 10 dni w miesiącu, tak jak to zostało ustalone podczas ugody rozwodowej. Jednak według informacji Cruz nie utrzymuje kontaktu ze swoim dzieckiem, ponieważ uważa, że Suri jest opętana przez złą istotę. Tak, dobrze słyszycie. Już mówimy więcej. Jakiś czas temu pojawiły się w opowiedzi Garego Moriheada, byłego szefa głównego zespołu bezpieczeństwa tej religii. Oświadczył on, że aktor rzadko widuje swoją córkę, ponieważ obecny lider Scientologii, David Miscavige, wmówił mu, że Suri jest opętana przez złego ducha. Cóż, religia zmieniła życie aktora i tak naprawdę tylko on wie, czy na lepsze, czy na gorsze. A tak w ogóle, skoro mówimy o skrajnych przekonaniach i wyborach, nie możecie przegapić filmu na naszym kanale Dla Ciekawskich Wow, gdzie możecie usłyszeć o różnych tajemniczych i szokujących organizacjach religijnych. To nie tylko Scientologia, to również m.in. grupa Charlesa Mansona czy Wrota Niebios. Ale zanim przejdziecie do odcinka, wróćmy do aktualnego tematu. Wiele zaciekawionych osób chciało poznać szczegóły dotyczące wierzeń i doświadczeń Cruza. Jednak są to ściśle ukrywane tajemnice. Nawet sama Katie Holmes, która przebywała u boku Toma kawał czasu i jak mało kto posiada ogromną wiedzę na ten temat, nie może o tym mówić. Aktorka podpisała umowę o zachowaniu poufności, która uniemożliwia jej rozmowę o religii i najwyraźniej wszystko to w zamian za możliwość opieki nad córką. Teorie otaczające Toma Cruza podpowiadają, że prawdopodobnie nie widuje Suri, ponieważ jest on częścią kościoła, a dziewczynka nie. Jednym z głównych powodów, dla których Katie wystąpiła o rozwód, był właśnie fanatyzm aktora do jego religii. Holmes nie zgodziła się angażować w to ich córki i postanowiła zrobić wszystko, aby ją od tego uchronić. Najwyraźniej dzieci wprowadzone do Scientologii przechodzą pod surowym reżimem i bez nadzoru rodziców proces, którego celem jest wpojenie człowiekowi określonych ideologii i doktryn. Plotki mówią, że Tom ponownie zwróci się do swojej córki, gdy ta skończy 18 lat i będzie próbował zachęcić ją do wstąpienia do kościoła. A wszystko to jest zgodne z książką Troublemaker – Surviving Hollywood and Scientology. Po rozwodzie Holmes otrzymała opiekę w zamian za nieujawnianie informacji o sekcie, co już wspomnieliśmy, ale dodatkowo Cruz wysyła jej alimenty na córkę w wysokości około 400 tysięcy dolarów rocznie. W ramach teorii spiskowych dotyczących Toma i związku z Katie wskazywano, że aktorka była bardzo indoktrynowana do wszystkiego, w co wierzy i co mówił jej mąż, ale po zostaniu matką zdecydowała się opuścić sektę. Jeśli chodzi o Scientologię, mówi się, że aktor dosłownie ratuje świat i jest uważany za bóstwo. W rzeczywistości jest najpotężniejszą osobą po przywódcy Davidzie Miscavige, który był nawet drużbą Cruza na jego ślubie z Holmes. Warto wspomnieć, że w przeszłości, w latach 90., kiedy Nicole Kidman była żoną Toma Cruza i doznała problemu z utrzymaniem ciąży, adoptowali oni wspólnie dwoje małych dzieci, Izabelę Jane i Conora Antoniego. Po rozwodzie tej aktorskiej pary w 2001 roku syn i córka zostali z Tomem pod opieką kościoła. Dziś to już dorosłe osoby, jednak Cruz nadal jest z nimi w bliskim kontakcie. A Nicole od lat nie ma za wiele wspólnego ze swoimi adoptowanymi dziećmi, które zostały pochłonięte religią ojca. Jako dowód wystarczy powiedzieć, że Kidman nie była na weselu Izabeli w 2015 roku. Aktorka nie wspominała również o swoich dzieciach w 2018 podczas odbierania Złotego Globu, gdzie wspominała tylko o swoich jeszcze małych biologicznych córkach, które są owocem związku z jej drugim mężem Keithem Urbanem. Nicole, jak chyba każda mama kochająca swoje dzieci, zapewne chciałaby utrzymywać kontakty z córką i synem, jednak najwidoczniej nie jest to jej wybór. I tutaj możecie wyciągnąć własne wnioski dotyczące relacji Toma Cruza z Suri. Myślicie, że aktor będzie chciał zaangażować córkę w swoją religię, gdy dziewczynka dorośnie? Czy waszym zdaniem to możliwe, że gwiazdor nie chce wydać córki, ponieważ jest przekonany o złym duchu, który ją opętał? Dajcie znać, bo my jak zawsze czekamy na wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o subie naszego kanału, a jeśli podobał się wam nasz odcinek, przekażcie go dalej. Do usłyszenia, cześć!